które są rozrzucone na terenie całego pacyfiku. Te boje to nie są pływające boje, te boje są zanurzone i one sobie tam podają dane z całego terenu pacyfiku i na tej podstawie wydrukowana mapa, którą my dostajemy właśnie za pomocą telefonu satelitarnego albo faktora. I po prostu no, będziemy się starać stosować do tej mapy. Oczywiście, jak zwykle zresztą, te mapy mają to do siebie, że często się nie sprawdzają. Jak każda rzecz. Jak każda prognoza pogody. Jak każda prognoza pogody, im bardziej zaawansowana technologicznie, tym jest niesprawdzalna. A nie mogliście użyć Piotra Flata u jego informacji? To znaczy, jest konkretny wymóg w ramach REGA, że my możemy tylko i wyłącznie używać informacji ogólnodostępnych z serwisów pogodowych, generalnie REGI i Biura Autorytetu. Nie mam odpowiadania. A przecież po polsku mieliśmy rozmawiali. Nasza łódka startuje w klasie pierwszej. Jest to handicap rating. Stosuje się to w łódkach cięższych. Nasza łódka może się komuś wydawać, że Katalina nie jest ciężką łódką, ale w tych regatach raczej zaliczamy ją, że tak powiem, do klasy średniej. Nie jest najcięższa, a jednocześnie niestety nie jest lekką łódką, która pływa w ślizgu, więc raczej system skłania się do tego, że w naszej sytuacji najlepiej płynąć najprostszą drogą, czyli prosto, mówiąc tym językiem zrozumiałym bardzo, i gdyż wtedy mamy szansę, że na podstawie gripu mamy szam, gdyż pół wiatru w łódkach tego typu jest najszybszym kierunkiem. W zasadzie źle powiedziałem. Pół wiatram i baksztagiem. W naszym wypadku najszybszym kursem jest kurs 135 stopni do wiatru, czyli to jest pełny baksztag. To chyba na każdej łódce jest najszybszy? Nie, nie. Na łódkach planujących jest im bliżej downwind, tym jest szybciej. I potem oczywiście reaching, nie? Co w naszym systemie raczej nie działa, bo po prostu downwind stoimy, nie płyniemy szybko. Bujamy się. Przeciętne warunki wieczne w czasie tych regat w zasadzie nie powinny odbiegać od generalnie panujących o tej porze roku, czyli wiatry w przedziale od 5 do 20 do 30, do 25 węzłów. W zasadzie, gdyż jak ostatnio wczoraj nawet na briefingu nam powiedział, no, może się zdarzyć wszystko od trąb powietrznych poprzez huragan, który akurat się rodzi. No na szczęście od 1500 mil jak na razie od naszej trasy i nie wiadomo co się z nim stanie. Nie wiadomo czy w ogóle urodzi się. Jak na razie jest przewidywanie właśnie w ramach grypu, że będzie to... Trzymajcie kciuki, storm, żeby się nie urodził. Także sztorm kategorii piątej, pierwszy, przepraszam, czyli to jest sztorm wiejący z wiatrem do 50 węzłów, co nie jest w zasadzie takim ciężkim wiatrem. W każdym razie było to w czasie briefingu zaznaczone, że to jest przykład, dlaczego w czasie... No, żeś ty mnie wychowało, żeś ty mnie wychowało, szkołeś mi dał odwagę. Żeś ty mnie wychowało, żeś ty mnie wychowało, szkołeś mi dał odwagę. Nie ma roku. Jesteś wiprem sławnym, Cathy Shark czy Betty Lou. Pacyfiku w portach barnych nie zachoczę w głowie ruch.
ciebie są wyklony. Hornu także nie opłynie. Prej się sławnym i szalonym, szancie starej nie zaginie. Hej, tamta, hej, tamta, kiedy wiatr ci gra na banta. Ty listujesz wody tafle, moje serce masz pod gaflem. Czasem ciężko frujesz wodę i twe szagle już nie nowe. Jesteś łajbą pełną wzruszeń. Jesteś łajbą, co ma duszę, co ma duszę. Ale kiedyś ty z wieczora, ale kiedyś przyznać pora. Chociaż wcale nie wiem, by cię nie ma na jeziorach. Tony na Mazurach smutno jako. Nie dopiero jestem za tu. Gdy wieczornej przyjdzie porze śpiewać drogi wioski złudnej. By cię nie ma na jeziorze, to Mazury nie są cudne. Hej, Samanta, hej, Samanta, kiedy wiatr ci gra na banta. Ty rysujesz wody tafle, moje serce masz pod gaflem. Czasem ciężko prujesz wodę i te szagle już nie nowe. Jesteś łajbą pełną wzruszeń. Jesteś łajbą, co ma duszę, co ma duszę. Na Mazury, 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 popływamy tą łajbą z tektury. Na Mazury, gdzie wiatr silny wieje, gdzie są ryby i grzyby ich nie jest. Tam gdzie fale nas bujają, gdzie się ludzie opalają, wody słońca piękne są i komary w dupę są. Gdzie przy ogniu gra muzyka, jego żała w gardle znika. Pan leśniczy nie wiadomo skąd woła do nas. Poszła wąt! Uszczelniłem dno, serce rusza się. Tam się zaczął na dyskach, ten na dyskach, ten też przesuwa się. Pakuj rzeczy swe, weź znowu sto. Pakuj rzeczy swe, osobowym drugą klasą przejedziemy się. Na Mazury, 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 pływamy łajbą tektury. Na Mazury, gdzie wiatr silny wieje, gdzie to korona. Giną w związku radzieckiego, nie oddamy ciekawi kraju rak. Zdrastwój panią, który przyszło z obecnego. Nieczuwamy, nie możecie słodko. W Moskwie nikt nie zrobi pulka ryżowego, a na Kremlu nikt nie będzie saki miał. Więc Rosjanie, już nie uczcie się polskiego. Język polski w zupełności starczy. Damy ginom Związku Radzieckiego. Nie oddamy Chińczykowi kraju nam. Zdrastwuj pania, gdy przyszło co gorszego. Wyczuwamy, gdy możecie. Nomen omen. Jest
zdarzyło. Zresztą mieliśmy sytuację, mówiłem wam o tym, jak... Tak, na barce żeście byli. Byliśmy z Quentin Knightsa do Szczawnicy i śpiewałem tą piosenkę i mija nas druga taka trasa. Tam ktoś taki facet w garniturze jest w krawacie. Oficjel. 82 rok. I mówi, no wy to daleko nie dopłyniecie. Coś tu z tyłu tam zrobiłeś. Ale my się dopłynęli i jakoś dopłynęliśmy. Co to, dalej nic nie ma w tej kasie? To samo co było. Jest jeden zegarek za 25 tysięcy. Sami coś nie wrzucimy. Sami coś nie wrzucimy. Kiruka. Jest. Ciosie. Jedzie? Jedziemy. No. A GPS? Ile masz na GPS? Czemu na zimnym silniku jedzie na 2500? Nie, na 2. Jaki zil? Wcale nie jest zimny. To nie jest zimny, chodził przez chodził kurwa pół godziny. Jack London Square, jak nie wiecie, jak pytajcie się, jakby się wiesz, to wiemy, to jest to. I te łodzie tutaj mają boat shows. To jest duże pokaźne. To nie będzie. Płyniemy w morze na długi rej, worek na ramieniu i na dedence jest. Każdemu za zezę, to każdemu dobrze wiem. A gitarę mam. Ej, nasi mamy, gitarę mamy.
No Mareczku. No, odlatujemy. Zadzieram kiecę i lecę. Bierz teraz tempa, ja ty wiesz. Torba. Ja nie mam. Go, weź ten to. Uwaga. Go, go. Grot wygląda jakby opadł na tym powierzchni. Bez komentarzy w tym czasie. A to nasz wachtowy sternik Marek Bezek. Panie Marku, no jak po pierwszych dwóch dniach regat? Jak się czujemy? Były jakieś sensacje? Co się działo w ogóle? Bo zaczynamy ten film od dzisiaj dopiero po dwóch dniach, także no proszę opisać te pierwsze przeżycia. Płyniemy. Nie możemy dopłynąć. Wiatry, jak widać, dopisują. Dopisują wiatry, prawda? Wiatruje 22 wędry.
godzinę. No wczoraj było do 29 podobno, tak w prawdziwym wietrze. Trochę więcej. Skutecznie. No i tak wygląda dzień żeglarza na Pacyfiku. Sterowanie, żeganie, sterowanie. Siedzą, jedzą i żegają, jak to określone było. Nie, jak na razie nikt nie żyga. Samopoczucie jest dobre, wszyscy uśmiechnięci, jedziemy dość szybko. Oby tak dalej. Piniekle. Rupert. Na tym zakończymy ten krótki wywiad do dzisiejszego dziennika TVP24. A i teraz łączymy się z naszym reporterem w Warszawie. Dziękujemy bardzo. O, dzień dobry Państwu. Oto następny dzień. Oto Wasz reporter Andrzej Skarka z pokładu Pacific High, jachtu startującego w Pacific Cab Regatta 2008. A teraz krótka relacja. Zaglądniemy do kuchni. Witam. Młodzi ludzie. Tyle tylko pan ma do powiedzenia. Co pan je? Co pan je, proszę pana? Carp noodles much more than a soup. Czyli coś jest więcej niż zupka, co oznacza, że jest trochę groszku zielonego i marchewki, która w zasadzie to mi się wylała. Jak coś ta... więcej, że dupka znaczy, że się śni zupka, albo i odwrotnie. Wszystko jedno, jak powiedziałeś wcześniej, humory dopisują i apetyt też. No to tyle z dzisiejszego dnia, z zaglądnięcia do kuchni. Żegna was reporter. Do widzenia i znowu łączymy się z Warszawą. Pip, pip. Przed wyjściem na wachtę. Andrzej chodzi na wachtę. Przyjemnie po kąpieli. Po kąpieli. Nie jest poranek, co prawda, bo po 12, ale zawsze miło. Zadowolony, wychodzi na wachtę. Trudno na ulicę nie być zadowolony. Tak jest. Nawet nie są wybrani. Oto nasz kapitan. Siedzi i sobie pyka papierosa. A my za ten, zaraz słuchamy. Fajkę sobie pyka. Fajkę sobie pyka. Zapytaj go o coś. Co nam powie kapitan o... Po pierwszym dniu, po drugim dniu? W pierwszym dniu było tak sobie. Po drugim jest dużo lepiej. Po trzecim będzie jeszcze lepiej. Także bardzo krótka, rzeczowa relacja. Jesteśmy zadowoleni. Podoba nam się. I nasz doktor. Dzień dobry, panie doktorze. Wszyscy zdrowi? Leczę Jurka w tej chwili. Aha, ale z czego pan go leczy? Z katamaranu. Chce pan go wyleczyć z katamaranu? Tak, on mnie próbuje wyleczyć z katany. Z katany, aha, albo z pelisy. I nasz sternik, niezastąpiony nawigator, Jack Gentleman Kiluk. Aktualnie za sterem, chce nas wyprowadzić ze słabych wiatrów mocniejsze, czyli 21 do 26. Jak na razie to się udaje. Ten operator, który mówię rozreformować, to mówi, bo przybywa nie da rady. Ale mam nadzieję, że w końcu tego dnia musimy do czegoś. Okay. Do czego? Ale może być się na baczności. To jest Jack Bachleda, Kiluk z Wieliczki. Dla waszych stałych czytelników i słuchaczy. Tak, ale gdyby się uda, to jest...